Cześć, witam w Cineerze i w kolejnym odcinku Absolutnych Podstaw Photoshopa. Powiem Ci dzisiaj o pędzlach w Photoshopie, a dokładniej jak dodać nowe pędzle. Wiem, że nieczęsto używasz ich podczas edycji swoich zdjęć, ale gwarantuję Ci, że po obejrzeniu tego filmu spojrzysz na nie całkowicie inaczej. Zapraszam. Ten film sponsorowany jest przez patronów kanału Cineera. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz wesprzeć ten kanał, możesz to zrobić dołączając do elitarnego klubu patronów. Aby zostać patronem, idź do youtube.com/Cineera/join. Na końcu tego filmu dowiesz się, gdzie możesz pobrać te darmowe pędzle, więc oglądaj uważnie. Jak zawsze, pokażę Ci niewielki przykład użycia nowych pędzli na Twoich zdjęciach. Ty możesz użyć ich w dowolny sposób. Ale ja pokażę Ci, jak kompletnie zmienić zwyczajne zdjęcie w niemal bajkowe dzieło sztuki. Pierwszy krok nie jest wymagany, ale każdorazowe upewnienie się, że nie niszczysz zdjęcia, na którym pracujesz, jest bardzo przydatnym nawykiem, zwłaszcza przy większych projektach. Utwórz więc nową, pustą warstwę, wciskając ikonę z plusem. Dobrze jest wyrobić sobie nawyk tworzenia nowych warstw do każdej zmiany na zdjęciu, aby z czasem robić to automatycznie. Myślę, że taki zwyczaj przyda Ci się wiele razy w przyszłej pracy ze zdjęciami, szczególnie przy większych przeróbkach. Po utworzeniu nowej warstwy wciśnij przycisk B lub wybierz pędzel z lewego paska narzędzi. Kliknij w zdjęcie prawym przyciskiem myszy i wybierz ustawienia, klikając w ikonę zębatki w prawym górnym rogu okna. A następnie wybierz opcję Importuj pędzle, czyli Import Brushes. Wybierz wcześniej przygotowany plik w formacie ABR zawierający nowe pędzle i kliknij Ładuj, czyli Load. Jeśli wszystko poszło dobrze, po powrocie do tego okna zobaczysz nowy folder z pędzlami. Kliknij w niego, aby wybrać jeden z nowych pędzli i przejedź po zdjęciu, aby zmienić je w coś kompletnie nowego, tylko kilkoma pociągnięciami. Mimo że zmiana jest subtelna i na pierwszy rzut oka łatwa w osiągnięciu, efekt końcowy to bardzo realistyczny, delikatny pierwszy śnieg, który osiągniesz właśnie dzięki moim pędzlom. Na początku filmu obiecałem Ci, że dostaniesz te pędzle kompletnie za darmo. Aby je pobrać, idź do www.cineera.pl/pędzle. A jeśli już tam jesteś, zapisz się do mojego newslettera, aby dowiedzieć się o wszystkich darmówkach, kiedy tylko są dostępne. Mam nadzieję, że ten film był pomocny i zasłużył na Twoją subskrypcję. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zostaw komentarz poniżej. Jeśli jednak chcesz uzyskać bardziej szczegółową pomoc, zapraszam na serwer Discord dla widzów Cineery, który znajdziesz na www.cineera.pl/discord. My widzimy się już wkrótce, a tymczasem Ty nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć!